Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku małżeńskich zmagań w fantastyczną grę Call of Duty Modern Warfare 3. I standardowo jest tu ze mną moja kochana żona Perla. Witajcie, że nie było nas dłuższy okres, po prostu byśmy w trakcie spraw rozwodowych. Nieważne, witam Was bardzo serdecznie i stwierdziliśmy, że walniemy sobie meczyk prywatny. Co ty tak stwierdziłeś? Nie, no żeśmy sobie na siebie, bo ja już nie mam spadków DPS-u, bo nagrywam innym programem, nie? No ale to nie mówię. Nie mam tego, co błędnie mówiłem, że to są lagi, nie? Dobra, dobra, pogramy sobie. Dobra, tak, mapę oczywiście dom, bo jest mały tryb. A to zawsze będziemy ganiać nawzajem, no nie wiem. No to jedna rundka, potem sobie walniemy multi dla zdynamizowania naszych wojaży, no jeju. No ja myślę. Dobra, robimy. Czekaj, tu były te alternatywne. Jeden w komorze. To było emocjonujące. Dobra? Wywal tam kogoś, bo ktoś się tutaj wprasza. Jasne. Brzydko. Dobra. Okej. Okay. Także Roy brzydko wywalił, sorry. Bywa. Ktoś nam się po prostu do łóżeczka chciał wgramolić. No, nie ładnie. Na Janka. Bardzo nie. Bardzo nie. Chleb jest? To jest sakramentalne pytanie przy każdym loadingu, tak. Nie? Ale nutka zastanowienia była. Jest, ja jest, była. Świeżutki. A placki dżem? Dobra. Dobra. Nie lubię takiego jednego strzału. No właśnie o to chodzi, tu jest, wiesz, na... Jak się to mówi? Na celność, percepcję! Czas reakcji i czas erekcji. Już chyba niekoniecznie, no ale dobra. No, gry potrafią, wiesz, podniecić. Od ciebie na pewno. Chodź tu, kotku. Kurwa, co ja zrobiłem? O nie, ja też. Coś ty mi zrobiła. Gdzie ja mam ten? No co, kurde mol, dupa. Chyba se łazisz, co? Nie. Ja nie wiem, gdzie ja nóż w ogóle wpierdzieliłem. Poczekaj. Co będę czekać? Już cię goń. Nie, Perla, czekaj. Serio, bo to będzie nieuczciwe. A co, nie miałeś nożu, bo ja... Nie, ja... Daj spokój. Nóż mam jako, wiesz, położenie się. No, bez sensu w ogóle. Czekaj, gdzie tu mamy? Gdzie to kurestwo jest? Tutaj. Dobra. Przydaje, że cię słyszę. Słucham? Myślałam, że słyszę, że już tam zmierzasz do mnie. Nie, zrąbałem to, ja cię po prostu widziałem. Wgramoliłaś mi się po prostu. Gramy już, tak? Tak, już możesz się poruszać. O, pięknie. Koniec zabawy. Dupę strzeliłam. No tutaj nieważne, gdzie strzelisz, po prostu koniec. Ale tak celowałam, a nie, troszeczkę z boku, no ale w dupcie trafione. Bezczelnie po prostu. Ja się mnie posunęła w dupcie. No. I to co, chcesz rewanżyk, żeby nie było? Oczywiście, że tak. No to jedziemy. Szybko. Jedziemy. Nie inaczej. Dobra. Chaos. Uuu! Fokus. Fokus. No to zmierzamy do Roycia. Teraz to mnie pewnie pociśnie równo. Ale ja trochę pokicam. Dobrze. Ups. Nie, wy tego i tak nie widzicie. No. Spinka. Ty tam się czaisz za rogu? A tam od razu za rogu. Ja cię słyszę, to jest straszne. No. Ła! Jaki gnojek! Gdzie tam idziesz, kamperze jeden? Do góry sobie poszedł, tak? I kurde, chciał tu Perlę obserwować. No i co ci... O nie! Pst!
straciłam normalnie szansę. A jak ty żeś mnie potem dojechała? Gdzie jesteś zaś zaskoczyła? Ja nigdzie, to ty zaskoczyłeś, bo ty cwaniaczku sobie o, kurde, no nie. No. Tylko, że ja tam wtedy a nie tak strzelałam, chciałem, to świetnie ja czekałam, zrobić. Aż zejdziesz, tylko, że nie trafiłam i cię z dosad pojechałam, a ty gdzieś tam, nie wiem, niebo patrzył. Także nie wiem, coś... Bo liczyłem, że ty zejdziesz z tej barierki, a, wiesz? Że ja tam pójdę za tobą, no widzisz, na to sobie liczyłeś. No widzisz, nie przewidziałem twojego ruchu. No, a ten patrzy tam do góry, kurde, w niebo. Dobra, no musisz jeszcze raz, Roy, czy tutaj zawalczyć. Nie inaczej, bo, wiesz... Kuźwa, poszedł sobie do góry i obserwuje perlę. Też mnie teraz dojechał. No dobra, jest 1-1, także teraz decydujące. Chociaż nie wiem. Dobra. Coś się trafi. Kuźwa, ja go znowu słyszę. Już was pieprzam. Nie wiem, co. Taka mała spinka. Malutka. Tak. A Roja coś cicho siedzi, chyba już mnie tutaj gdzieś dopatrzył. Myślisz? Myślę, że taki jesteś. Ten? Taki hunter? Aha. O nie, no właśnie, ja się podrapałam w nosek! Nie. To jest straszne, ja mam tak bardzo często, gdy gram, serio. Ale bo musiałam! Widzisz, że nic nie robiłam, bo się w tym momencie drapam, a mi się tu Rojo wyłania. No to mogłaś się skitra gdzieś w krzakach i drapać po nosie, no. W tym momencie akurat potrzebowałam, żeby drop. Dobra, no to finał w takim razie. Ojej, ciuś. Cóż za emocje. Oj. Dobra. Pojedynek tytanów. Kochani, mamy małe problemy. Renacie siatką. Wracamy niebawem. Dobra, wracamy ponownie po małych problemach, perturbacjach związanych z kąpem Perli. Także finał finałów, wyjdzie kto jest, kto daje najlepiej w komorę. Się fajnie też gra z większą ilością osób. Że no tak, fajnie. No to już w ogóle. Raz czy... gdzieś mi tam Rojo już próbował, tak? Teraz muszę uciekać, bo jak mnie tu z noża pojedzie. No, ty masz nabój, ja tego naboju tam nie mam. Tam nabój, ja się zaraz tu zesram, a nie nabój. Myślisz? Myślę, że jeszcze próbował tu do mnie. Gdzie ten cwaniu? A, tutaj. No i po co gadam? No nie! Rojo, brzydolu! Nie! Brzydolu. Wojna nerwów? Tak. No kurna, siedzi w kącie i po prostu czeka. No to teraz mnie goni. Cicho siedzi cwaniak. Tak, bo ty chcesz wykorzystać moją panikę. Ja cię znam. No pamiętaj, że to ty masz teraz przewagę, nie ja. Ale ja cały czas uciekam. No to wiesz... No nie, bo ty siedzisz Zamień się w łowce, a nie w zwierzynę, no. A to kuźwa, posiedzimy se pół godziny potem, nie? Pewnie wiem, że tam siedzisz tak samo w kącie i czekasz, aż przebiegnę koło ciebie. No. Myślisz, że tak to działa? Wspaniale! O nie! Aj, kurczę, w tym samym momencie kliknąłem. No. Okay. Kurde, obydwoje po prostu, wiesz, ja też zmarnowałam swój nabój. Tak nie fajnie, a widziałam cię tylko, że po prostu tak tutaj mi kicałeś, że... Aha. ...byłam w stanie tutaj zapanować nad emocjami. Rozumiem. No to Rojo. Gdzieś ty mi... Kurde mol! Kurde, to było szybsze niż po prostu wycelowanie, no, bo mi nie, się zaskoczyła się. No, no, pewni zasłużona. Tak pewni nie, zasłużona wygrana.
pewnie, bo mówię, obydwoje się zaskoczyliśmy, nie spodziewaliśmy się. Bezczelna kosa. Ale dobrze, no gratuluję. Dobra, to mały, szybki. No może kiedyś ci się uda. No. Oj, przepraszam. Okej, kochani, standardowo w ramach miłego zakończenia, urozmaicenia materiału fundniemy wam wspólną rozgrywkę w Team Deathmatch w ramach multiplayer oczywiście. Mała rundeczka. Mały szybkęsik. Nie powiem, no. Lubię. Nie wiem, jak nam ten szybkęsik pójdzie, mamy niezłych przeciwników. A rzucę granat, co się będę. Dobra, jestem za tobą, ale też oni pewnie wyjdą z rury ze życia. Idą! Dobra, mam jednego, padł. No tak, oczywiście tu wszyscy mają jakieś następny, emblematy. Następny. Emblematy po prostu, kurwa, nie wiem, chyba Salegro. Kupili sobie zadyracza. Tak. Cześć, się tam góry, ja tam cisnę. Jestem mała ryzykantka. Malutka widzę. O, już mnie tutaj dopadnie, no i dopadnę, nie no, z buźwakiem, bo już jadą, no to będziemy się bawić. Nie za długo. Tak. Ojej, to mój, sorry. Tu będzie Mordor z góry. No kurna! Będzie się rynek w tym górze. Nie, zajrzeliśmy na jakichś jebanych terminatorów trafili, no po prostu. My to się nie wyluzujemy. 10 aimbotów, kurczę wszystkiego. Spika, nie? O, chyba tam... No nie, no... Auto. Kurwa, akimbo, auto, szmaty, autoboty, wszystko. Wszystko po prostu mają pozałączane. Rojo, leci helikopter. O! Co? Program ci się zepsuł, tak? No kurde... O, tobie też się program zepsuł. Jakoś razem trzymać, bo ani tutaj nas... Jest ten, kurde, szmaciarz. No bier go tam, Rojo, bo on zaraz... Rozwalę go! Tak, tylko że tam, wiesz... Co jest, kurde, przecież go pojechałem. No to pewnie się go nie da pojechać. Tak, patrz, szmaciarz. Koniec. Nie ma bata, kurde. Powyłączali se programy. Uważaj! Spokojnie, dzięki. Ładna asysta perla. Crossfire'a szmatę żeśmy wzięli. Okej, błyskowy, nic nie widzę i pewnie zaraz zginę. No ja też już, kurde. No, pięknie. Wywaliłam wszystko, co miałam. Nic nie pomogło. UAV online. Tak, jest! Co, perla, jakoś tam ogarniasz te szmaty? Mama jednego tam w dziupli dopadła. A, kurwa tam. Co by strzeliło. Dobra, skończy się oznaczenie, to dopuszczę swoje. Tak, 10 nalotów jeszcze dajcie. Aimboty jeszcze. Dajcie aimboty jeszcze na tych. To jest prawdziwa miasta. Gdzie to gówno tam leci? Tak! Czy skaliłeś? Tak, rozwalam im ptaszki. To się długo nie nacieszył. I przynajmniej tyle. Dobra, oznaczam. No kurna, daj mi rzucić granat, chopie. Dobra, tu będzie. Gdzie bym poszedł? Rojo, wykorzystaj oznaczenie. Żeś mi ich chociaż troszeczkę pocisnęli. Nie są łatwymi przeciwnikami, ale nie wiesz, są, nikt nie powiedział, że będą. Co? Tak jest, szmato. Tak, jesteś tam? Jestem, spokojnie. Jesteś tam za tobą. Co? Jest tam w dziupli ciekawego? Rura, w rurę jadę. Łaaa, granat! Spokojnie? Nie wiem, czy się wydostanę. Nie był twój granat. Nie, tragedii nie ma. Okej, zaś ten. Dobra, kolejny pad. Haha, trzeci mój helikopter. No jak ktoś elegancko. Cię tam pozdrawia, ale widzę, że nie masz czasu, że tam sobie... to jest akurat taka gra. Bardzo szybciutkie. Ale patrz, kto na pierwszym miejscu. No Rojcie, ale
elegancko, ty tak tam pojechałeś, nie najgorzej. No, nie było fatalnie. No. Także przynajmniej tyle pokazałeś. No, nawet jakoś poszło. Ale zarzucili wszystko, co mieli na nas. Na łatwego teama nie mieliśmy. Ta, tam samoloty, w ogóle wściekli strzelcy na wielbłądach były, no masakra. Dobra, kochani, dziękujemy wam serdecznie za uwagę. Było przewybornie. No i co? No i widzimy się jakoś, myślę, za niedługo. Chyba Sirius Sam dwójeczka potem będzie, nie? Jak najbardziej. W ramach wspólnych igraszek przed i po. Ho, 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 ho. Oj, dobrze już. Pozdrawiam cię, kochana żona. Też cię pozdrawiam. I was też, kochani widzowie. Siema, papa. Też was pozdrawiam. Hej, hej.